Dzień dobry, kochani! Witamy w następnym dniu i zapraszamy na nowe atrakcje. Zauważyliśmy z Samem, że tutaj często budynki są nieskończone, jak widać właśnie. Tutaj jest nieskończony, ten budynek tutaj jest kompletnie nieskończony. Budynek również jest nieskończony, jak widać, nawet nie ma chyba okien na górze. Często są one jakby skończone na dole, ale nie są skończone właśnie wyżej. O, tam też widać bardzo dużo budynków, gdzie bardziej te wysokie właśnie budynki są nieskończone, a na dole normalnie ludzie mieszkają również. W sumie to wszędzie tutaj jest. Oj, sorry, już od ten. Zobaczmy. Tutaj również to sama historia. No tutaj już ok, ale tutaj znowu też jest nieskończone. No i widzicie, zrobiłam tylko dwa kroki, a popatrzcie, ile Wam już pokazałam przykładów właśnie takich nieskończonych, niedokończonych, nieskończonych budynków. I zastanawiałam się sama, dlaczego, jak to w ogóle działa. Dlaczego jest tutaj tak dużo budynków, które są zaczęte. Widać, że już trochę stoją, że na dole ludzie jakby mieszkają, ale coraz wyżej, im wyżej patrzymy, tym bardziej jest coś nieskończone. Nawet czasem jest niepomalowane, albo dopiero co są cegły jakby poprzynoszone i położone. I jakby to była jakaś nowa wysepka, to jeszcze wiecie, to jeszcze bym sobie myślała, a nowe miasto, to się tam wiecie. Ale chyba nie jest to raczej jakieś nowe, tak mi się przynajmniej wydaje. No może jestem w błędzie, powiem Wam, że się nie wyedukowałam do końca, ale tak mi się troszeczkę wydaje. Teraz jedziemy do Wiktorii, chcemy się tam przyjść, popatrzeć, co tam jest. Wszyscy mówią, że jedziecie do Wiktorii, jedziecie Wiktorii i my tam za bardzo nie widzieliśmy jakichś bardzo super ciekawych rzeczy. Więc no zobaczymy. Może rzeczywiście jest co oglądać, a na pewno pójdziemy do parku, który tam jest w Wiktorii. Ponoć ludzie, którzy przyjeżdżają do Gozo, mówią, że jak czują się jak na tropikach, a nie na Gozo. Dla mnie to już Gozo jest prawie jak tropiki, bo mega, mega jest tutaj gorąco dla nas. Mimo to, że to jest dopiero początek sezonu, to no jest bardzo ciepło. Sami widzicie, noszę o teraz dzisiaj całą koszulkę taką celusieńką, żeby się tutaj jestem cała zjarana. Na ramionach jestem zjarana. No, nogi jeszcze na szczęście nie, więc mogę mieć krótkie spodenki, ale na przykład sam ma całe plecy zjarane i mimo to, że się tam smarujemy, to no to łapie nas to słońce jednak. We'll be right back.
jesteśmy teraz na tej mini wspinaczce, gdzie o której wcześniej mówiłam, że widzieliśmy, że ludzie tutaj właśnie na samej górze byli. I powiem wam, że przeszliśmy kawałek i jesteśmy na pewnym szlaku, ale nie możemy wyjść dalej. Więc teraz go właśnie szukamy. I no jak nie, no to, to zostawiam to na inny raz, bo już jest dość późno, a wcześniej planowaliśmy nasz powrót, więc... Więc nic nie pokazywałam, bo raczej nie będę jakichś nudnych rzeczy pokazywać, więc zapraszam do szukania nowego szlaku z nami. Sznurówki, pamiętajcie, żebyście się o swoje sznurówki nie przebicie. Ich nigdy nie daję do butów, bo zawsze zapominam. Ale popatrzcie, jaki w ogóle szlak. To jest ten szlak. Tam stoi sam. Jezus Maria. A jak się spadnie, no to spada się właśnie z urwiska. Więc tak powiem wam, śmiesznie nieciekawie. Jakby się ktoś zastanawiał, to to jest oficjalny taki szlak. No. I tak to tutaj wygląda, stąd póki co. Ja. Znaleźliśmy nowy szlak. Tutaj jest strzałka, żeby iść do góry, więc po tych skałach możemy iść. Szlak można rozpoznać po czerwonych kropeczkach, które jest jedna tutaj i jest gdzieś o tutaj jedna. No i na pewno wyżej też. Kochani, jesteśmy, no powiedzmy, że na szczycie, to znaczy szczyt jest jeszcze tam, nie wiem czy widać, ale my jesteśmy na końcu naszego szlaku, przynajmniej więcej czerwonych kropek nie możemy znaleźć. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, nie wiem czy to w kamerze troszeczkę będzie widać, szczególnie jeszcze z telefonu, bo zapomniałam wziąć kamerę. Nie, że kamerą cudownie filmuję, ale chyba coś tam lepiej. Dobra, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj byliśmy, kurczę, nie wiem czy ja kamerowałam wtedy, ale tutaj szukaliśmy Hejokecha. Bardzo ładnie tutaj przyszliśmy dalej. O, tutaj na pewno filmowałam albo robiłam zdjęcie. Tutaj jest ten, nie tutaj, tylko tu. Tu dobrze pokazuję, tak. Tutaj jest ten mostek, ten ładny mostek, co tam jest. Przechodziliśmy tamtędy pierwszego albo drugiego dnia, nie pamiętam. Popatrzmy, tutaj jest droga, którą przyjeżdża się do właśnie do naszego miasta Xlendi. Jeśli dobrze nam się wydaje, to to jest, a w ogóle swoją drogą, update, brakuje mi jednego paznokcia, więc jednak nie udało się przetrwać bez paznokci. No dobra, zmiana ręki. No więc tutaj to jest miasto, nie Xlendi, tylko ta Wiktoria, mi się wydaje. I jeśli to jest prawda, to jak przyjechaliśmy, przypłynęliśmy naszą, jak to się nazywa, tą wielką łódką, promem, to też widzieliśmy to miasto, ale z innej strony. Więc tak malutka jest ta wysepka i naprawdę prześlicznie. Wczoraj, przepraszam was za to, że nagrałam tylko jedynie kaczki, ale mam tego bardzo dobry powód. Uwaga. Wczoraj sam, nie, przedwczoraj, sam zapytał mnie o rękę. Więc możecie sobie wyobrazić, że wczoraj po prostu nie chodziłam z kamerą, tylko
mieliśmy jakby dzień bardziej dla siebie i po prostu nie łapało mnie tak, żeby złapać za kamerę. Nie miałam takiej potrzeby, miałam potrzebę właśnie jakby, nie wiem, przyzwyczaić się do tego, że teraz jestem, że jesteśmy teraz narzeczonymi, tak się mówi, że jesteśmy narzeczeństwem. Jezu, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku. Że jesteśmy... No, że zostałam poproszona o rękę. Tak, i cały czas patrzę na ten pierścionek, wybaczcie. Więc taki wielki big deal, wielki news. Mam nadzieję, że się cieszycie ze mną. Ja się bardzo cieszę i jestem ciekawa, jestem podekscytowana całym tym wszystkim. Jestem... po prostu jestem przeszczęśliwa. No, ale... Kto by nie był... Kto by nie był. No ale dobrze, żeby Wam też troszeczkę oświetlić, co się wczoraj działo, no to te kaczki, jak filmowałam, to poszliśmy na górę jeszcze szybko, na tą samą górę, gdzie mieliśmy wspinaczkę dzień wcześniej, czyli w dzień, kiedy się sami... czyli w dzień, gdzie mi się sam oświadczył, no to właśnie tego samego dnia byliśmy na tej górze, no i wczoraj poszliśmy na tą samą górę i wiem, przepraszam, zamotwałam, ale po prostu nie mogę się skupić. No i na tej górze poszukaliśmy, chcieliśmy znaleźć Heyokesha, niestety nam się nie udało po raz drugi, nie wiem dlaczego, ale nie możemy nigdy tutaj znaleźć. Jest to też trochę przyczyną tego, że mamy te okulary przeciwsłoneczne, a bez okularów słonecznych znowu świeci nam słońce w oczy, z okularami znowu niefajnie się patrzy, można rzeczy pominąć. Również nasz GPS w telefonie nie jest za bardzo... nie jest za bardzo precyzyjny, przez co nie mogliśmy po prostu znaleźć tych Heyokeshy. Więc to jest po raz drugi, niestety fail, no. Więc po tym poszliśmy się poopalać. Również nic ciekawego, żeby nagrać, moim zdaniem. Bo, no i potem jeszcze się tam umówiliśmy z... A, jeszcze byliśmy na dziecki. Na dziecki i to jest chyba motorówka? Nie wiem, przepraszam, nie kojarzę. Więc też trochę pomotorowaliśmy i było też bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Pierwszy raz jak prowadziłam taki wodny sprzęt i bardzo mi się ciekawe. W sumie jako dziecko prowadziłam łódkę. Bo jakiś tam dziadek, pamiętam, że jakiś znajomy mojej mamy miał łódkę, nas zaprosił i że mogliśmy wtedy, mogłam wtedy właśnie pokierować tą łódką. Coś kojarzę. No ale tak żeby naprawdę prowadzić samodzielnie, to było właśnie wczoraj, było fajnie. Potem poszliśmy jeszcze ze znajomymi, których potem spotkaliśmy się ze znajomymi, których poznaliśmy na wycieczce do Blue Lagoon. To jest taka bardzo, bardzo przemiła para z Australii. No i właśnie razem jeszcze obejrzeliśmy zachód słońca. Pochwaliłam się im, że sam poprosiłem o rękę, więc oni byli też jakby pierwszą parą, która się dowiedziała. No i potem poszliśmy na koktajle, zaprosili nas na koktajle. Tutaj mam gdzieś jakieś zdjęcia, to mogę chociaż wstawić, żeby było na co innego popatrzeć niż tylko na mnie. No i po koktajlach zabraliśmy się do domu, no i mamy następny dzień. Więc takie grubo linijnie jak to wszystko wyglądało wczoraj, dlatego przepraszam Was, ale na pewno rozumiecie, dlaczego się nie odzywałam wczoraj, no ale sami rozumiecie, nie każdego dnia mamy zaręczyny. I tutaj często, tutaj nie ma plaży, ale są na przykład takie drabinki, że można sobie do wody wskoczyć. Tam też jest jedna, daleko. Co chwilę jest właśnie jakaś taka drabinka. I to są takie miejsca, zamiast plaży tutaj właśnie sobie ludzie układają kocyki.
i opalają się. No ale że dzisiaj mamy troszeczkę pochmurną pogodę. Troszkę dzisiaj rano też padało. Moi drodzy, woda jest cudowna. Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj ostatni dzień. Jeszcze wylegujemy się w łóżku. Ostatni dzień i pada, więc będę teraz obrabiać właśnie ten film. I będziemy się pakować, bo w nocy będziemy jechać, więc takie ostatnie rzeczy będziemy robić. Ostatnim razem się pożegnamy z wysepką i myślę, że parę może jeszcze przebitek tam ponagrywam, ale raczej nie sądzę, żebym jeszcze do Was zamówiła, dlatego chciałam się tymczasem z Wami pożegnać i dziękuję bardzo za oglądanie.